kiedy młody człowiek, czy troszkę starszy, wstępuje do seminarium, to ma taką perspektywę, że po 6 latach mniej więcej zostanie księdzem. Czyli 6 lat przygotowuje się do tej myśli, że będzie posługiwał jako kapłan. W przypadku biskupa to jest tak, że tydzień wywraca wszystko do góry nogami. Ciężko się jakoś do tego przyzwyczaić. Ja mogę powiedzieć, że tylko i wyłącznie w kluczu wiary przyjmuję to, co się dokonało, bo po ludzku ani nie mam walorów wewnętrznych, zewnętrznych, ani jakichkolwiek innych, aby taką posługę pełnić. Jedynie co, to tylko mnie jakoś pociesza myśl Pana, że skoro powołał, to da też siły do tego. Kiedy jesteśmy po pandemii, w trakcie wojny na Ukrainie, kiedy jesteśmy po doświadczeniu różnych trudnych skandali też w życiu Kościoła, widzę, że jesteśmy bardzo porozbijani jako wspólnota ludzi wierzących, ale też i ludzi, którzy odpadli od Kościoła. I dzisiaj chyba taką wielką rolą każdego kapłana, a także biskupa jest budowanie mostów pomiędzy ludźmi, budowanie mostów w Kościele, budowanie mostów pomiędzy wspólnotą Kościoła, a też tymi, którzy od tego Kościoła odeszli. Takie było zadanie Pana, jak przyszedł, on się modlił o jedność dla wspólnoty wierzących, prosił o nią w trakcie swojej modlitwy arcykapłańskiej i sama Ewangelia mówi, że on przyszedł po to, aby rozproszone zgromadzić w jedno. Współpraca z niedzielą, czy też korzystanie z niedzieli, to nie tylko ostatnich 11 lat pracy zawodowej jako dziennikarza, ale też od połowy lat 90. w miarę regularna, praktycznie cotygodniowa lektura tego tygodnika, który w 96 roku przyjął pod swoje skrzydła nasz diecezjalny tytuł Aspekty. I od tego czasu niedziela tak naprawdę co tydzień gościła w mojej osobistej lekturze. Bardziej tak zawodowo, oczywiście od roku 2011, kiedy rozpocząłem pracę w niedzieli. Tutaj nauczyłem się pewnego warsztatu dziennikarskiego, tutaj nauczyłem się też takiej, myślę, ważnej cechy, czyli patrzenia na Kościół przez pryzmat dobra Kościoła, rozumianego jako dobro człowieka, dobro wspólnoty wiary, żeby myśleć o Kościele kryteriami kościelnymi. I to jest jakieś ogromne doświadczenie, które mogłem w niedzieli uzyskać. Było wiele takich momentów, natomiast pamiętam pielgrzymkę z 2011 roku. To była pielgrzymka na kolejną rocznicę odnowienia tygodnika. Pracowałem raptem 2 tygodnie i ksiądz Infuat Skubiś wręczył mi jubileuszowy medal dla zasłużonego dla niedzieli. Także to tak bardzo żartobliwie wspominam, że raptem 2 tygodnie byłem po krótkim szkoleniu i już był medal. Natomiast dla mnie ważne były te pielgrzymki i te szkolenia, które odbywały się przez te lata. Praktycznie udało mi się być na większości z nich i wiele tych szkoleń, które się odbywały, wiele tych spotkań, to były takie bardzo twórcze dla mnie momenty, kiedy mogłem przemyśleć nie tylko swój warsztat, ale pewną perspektywę spoglądania na Kościół. Chyba byłbym bardzo nierozważny, gdybym w swojej posłudze nie chciał wykorzystywać mediów katolickich, tym bardziej takich jak niedziela, czyli bardzo zasłużonych dla Kościoła w Polsce i na świecie. Mam nadzieję też, że nadal jakoś będę obecny w tym tygodniku, czy w tych mediach elektronicznych, które służą też tygodnikowi Niedziela, bo nie mam zamiaru się z niedzielą pożegnać, nie tylko ją czytać, ale też i nadal twórczo współtworzyć. Są na pewno mądrzejsi ode mnie, którzy wiedzą, jak to zrobić. Ja sam staram się korzystać z mediów społecznościowych i widzę, że jest to jakaś taka przestrzeń obecności Kościoła i Kościół jest tam obecny. Kościół jest obecny poprzez, można powiedzieć, swoje różnego rodzaju działania, które tam podejmuje, ale też poprzez wielką rzeszę naszych braci i wiernych świeckich, którzy na co dzień są tam i dają swoje świadectwo wiary. Żebym był dobrym mostem, żebym umiał być tym mostem, po którym niewierzący przyjdą do wspólnoty wierzących, wierzący podadzą sobie dłonie, ale też mostem, który nas wszystkich przeprowadzi do Ojca, bo to jest chyba najważniejsze.